Metropolita Gminy Michałów, czyli piłki halowej dla młodzieży. Witam drużyny z ZPO Sędowice. Brawo! Turbo Michałów. Brawo! Turskie Orły. FC Grafanki. Teraz piłkarzyki, drużyna z piłkarzyki i FC Michałów. Dziękuję. Także dziękujemy tu organizatorom, czyli pani dyrektor, za udostępnienie nam sali. Dziękujemy również urzędowi gminy Michałów, że zechciał nam pomóc w organizacji tego turnieju. Thank you.
której klasy? Z czwartej. Z której szkoły? Z Sędowica. Jak twój zespół się nazywa i dlaczego wzięliście udział w tych zawodach? Mój skład się nazywa zespół Sędowice. Grałem, bo też nie wiem, co robić w domu. Jak oceniasz te zawody? Podobało ci się dzisiaj? Podobało mi się. A powiedz mi, po co te zawody w ogóle powinny być organizowane? Przede wszystkim dla zabawy. I żeby mieć siebie dumy, że jak się gra. No, na WF-ie to jeżeli gramy na sali, to nie ma autów i jak nie trafi się w bramkę, tylko właśnie w ścianę, to nie ma od bramkarza, tylko się odbija i się gra dalej. Co daje taka gra, oprócz rozwoju fizycznego, oprócz rozwoju umiejętności, co jeszcze taka gra sportowa daje takiemu młodemu człowiekowi jak mi? Zadowolenie. A gra zespołowa, czy w jakiś sposób wpływa na zachowanie młodych ludzi, że trzeba ze sobą współpracować i nie tylko rywalizować? Znaczy no, trzeba umieć przegrywać. Trzeba umieć przegrywać, okej. Ale żeby wygrać, to wystarczy, że jeden z piłkarzy jest mistrzem, czy musi na to zapracować cały zespół? Cały zespół musi na to zapracować. Jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, jesteśmy na turnieju piłki nożnej młodzików w Michałowie. Jest niesamowita atmosfera. Dzieci, jest bardzo duże zaangażowanie. Poza tym, że jest duże emocje i dzieci się bardzo fajnie bawią, jest też zdrowa i taka sportowa atmosfera. Z tego się bardzo cieszę, że mogli się tutaj młodzież spotkać i naprawdę wszystkie te swoje emocje na boisku tutaj pokazać. Przede wszystkim dziękuję rodzicom za zaangażowanie, że przywieźli tutaj swoje pociechy i że mogły tutaj sobie pograć i się wspólnie pobawić.
Pana zapraszam, trenerów, sędziów, tutaj bardzo proszę pana Artura, pana Piotra, a pana Michała. Szanowni Państwo, turniej dobiegł końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, a w szczególności tej wspaniałej młodzieży, która tutaj dzisiaj bardzo dobrze się bawiła. Było wiele emocji, bardzo duża atmosfera sportowa. Widzę, że wszystko się odbyło super, ponieważ nie widzę kontuzjowanych żadnych zawodników. Także było dobrze? Kiedy powtarzamy? Za miesiąc, dwa czy na pół roku? Moi drodzy, może spróbujemy coś zorganizować na Dzień Dziecka na 1 czerwca. Dobrze? Okej. Bardzo dziękuję młodzieży, ale również chciałem podziękować wszystkim rodzicom za to, że dowieźli swoje pociechy, że się nimi zaopiekowali. Oczywiście dziękuję bardzo trenerom i sędziom, którzy pilotowali tutaj ten dzisiejszy turniej, żeby wszystko odbyło się sportowo i fair play. No, myślę, że tutaj przede wszystkim takie ogromne podziękowanie należy się na panią dyrektor, ponieważ cały czas, jak Państwo widzą, ma szeroko otwarte tutaj drzwi dla nas i serducho też poświęca, żeby te turnieje, jakiekolwiek tutaj są, imprezy odbywały się w bardzo dobrej atmosferze i super warunkach. Także bardzo dziękujemy pani dyrektor. Brawo do pani dyrektor! Także organizatorom, tutaj pani skarbnik, pani Monice, pani Anecie, którzy tutaj nam pomagają w organizowaniu tego turnieju, też bardzo serdecznie dziękuję. No nie mam jeszcze powiedzieć. Bardzo dziękuję też pani Kamili, która pilotowała cały czas ten turniej, żeby się udał i żeby doprowadzić do finału. Dziękuję pani Kamili. Widzę, że, znaczy nie widzę pani Lodzi Maj, ale bardzo chciałem podziękować za opiekę tu medyczną, która od początku do końca była i po prostu czuwała nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Bardzo proszę podziękować brawami pani. I na pewno też bym prosił o ogromne brawa dla lokalnej telewizji Pińczów w miasto pod przewodnictwem. A teraz, szanowni Państwo, przejdziemy do udekorowania uczestników turnieju. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo pan, witam bardzo serdecznie, pan mi wszystkim bardzo podobał, ale myślę, że największe karoty się należy do pana, bo dzisiejszy turniej jest także dziękujemy bardzo za inicjatywę, za organizację. Wszyscy chyba myślę, że wielkie brawa do pana. Ja jestem nauczycielem i fanką tego rozmowy. Chciałam wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju powiedzieć, że tutaj nie ma wygranych i przegranych. Wszyscy, którzy stanę do dzisiejszego turnieju, już są wygranymi. Drużyny i walka w grupach w spocie zespołowym jest bardzo wymagająca i obciążająca tylko fizycznie, ale i psychicznie. Także dla mnie wszyscy jesteście wygranymi, że byliście tutaj, że spędziliście z nami wspólnie czas. Wiadomo, dobrze jest zajmować pierwsze miejsca, ale sam udział w turnieju jest już wygrany. Za to wszystkim bardzo serdecznie.
dziękuję. Szanowni Państwo, dyplom za udział w gminnym turnieju halowej piłki nożnej Możników otrzymuje FC Michałów. Brawo! A to piłeś w rejestrze mocno. Dyplom dla drużyny piłkarzyki za zajęcie pierwszego miejsca w gminnym turnieju halowej piłki nożnej Młodzików. Bardzo zapraszam. Kapitan, gratuluję. Proszę bardzo, dyplom. Gratuluję. Jeszcze raz gratuluję. Jest najlepszy do tego miejsca i zatrzymać. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiej grupy od 4 do 8 klasy i tutaj dyplom dla drużyny ZPO Sertowice za udział w gminnym turnieju halowej grupy nożnej Młodzików. Bardzo zapraszam tutaj drużyny na środek. Szanowni Państwo, dyplom dla drużyny FC Drachanki za zajęcie trzeciego miejsca w gminnym turnieju halowej piłki nożnej Młodzików. Zapraszam. Thank you.
I szanowni państwo, dla drużyny Turskie Orły za zajęcie drugiego miejsca w gminnym turnieju halowej piłki nożnej młodzików zapraszam. Szanowni państwo, jak w każdym turnieju muszę być zwycięzca dla drużyny Turków i Chałów do zajęcia pierwszego miejsca w gminnym turnieju halowej piłki nożnej młodzieżówki. Zapraszam do drużyny. Uroczystość zakończenia tego turnieju dobiega końca. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować i młodzieży za wspaniałe emocje i wspaniałe zaangażowanie tutaj, które dawali na Polsku. Widać było, że moc i siła tego zaangażowania, że rywalizacja sportowa była na wysokim poziomie i umiejętności i chęć walki. Za to Wam bardzo serdecznie żałuję. Dziękuję. Dziękuję wszystkim rodzicom za przybycie i do następnego razu.